dobry Państwu serdecznie. Witam wszystkich. Bardzo mi miło, że chcieliście Państwo przyjąć nasze zaproszenie na kolejne spotkanie w Dworze Dziedruszyńskim. Spotkanie dzisiaj wyjątkowe. Jest to kontynuacja naszych spotkań z jakiegoś czasu już, gdy przygotowywaliśmy wystawę Radziszowian, losów Radziszowian w czasie II wojny światowej. A teraz takie specyficzne postanowiliśmy zorganizować spotkanie wyjątkowej grupy świadków historii Sybiraków. I proszę Państwa, cieszymy się, że wśród nas są osoby, które przeżyły szczególne wydarzenia, których losy splatały się z historią Polski, historią narodu, przeżyli więcej od nas i chcą się z nami podzielić swoimi wrażeniami. Jest to szczególnie ważne dla naszej społeczności, szczególnie ważne dla wszystkich młodych, młodszych i najmłodszych, którzy nie mają takich doświadczeń, a tylko znają z filmów, książek, relacji i opowiadań. A tu będziemy mogli posłuchać na żywo Państwa, którzy zechcieli przyjść do nas i którzy podzielą się swoimi wrażeniami, refleksjami, wspomnieniami z nami wszystkimi. Proszę Państwa, nasze spotkanie, jak zwykle wszystkie nasze spotkania i nasze wydarzenia w Dworze Otwarcia Wystaw, koncerty i tym podobne są nagrywane przez telewizję Radziszu, naszą lokalną i telewizję Skalina, którą witam bardzo serdecznie i będzie można obejrzeć sobie jeszcze raz wrażenia z tych spotkań, relacje na właśnie tych telewizjach. A ja już szczególnie serdecznie witam Panią Wiktorię Skrzywonik-Lejątkową. Bardzo miło Panią powitać. Panią Romualdę z Łachmanów Pająkową. Bardzo mi miło Pani powitać. Witam serdecznie Panią Helenę Jabłońską. Bardzo mi miło Panią powitać. I serdecznie witam Pana Dorfa Łachmana. Bardzo serdecznie Pana witam. Proszę Państwa o tym szczególnym osobom, świadka historii. Za chwilę opowie i szczególnie przedstawi kolega Leszek, który też przygotował taką historię dla Państwa, spotkanie ze świadkami historii, prezentację i za chwileczkę obejrzymy prezentację, będzie komentarz, przedstawienie, ale to co najważniejsze to będą relacje Państwa i opowieści. Przekazuję głos Leszkowi. Dzień dobry Państwu. Ja trochę dzisiaj dam Wam poczytać. Jest to ogromny materiał, nawet jeśli chciałbym go streścić, jest to niemożliwe. Ja dziękuję. Słychać. Ale mam zawsze dlatego przygotowałem takie zestawienie suchych faktów, które są niezbędne do tego, żeby Państwo mogli przeskoczyć od wojny obronnej o niepodległość z roku 20 do roku 40 do lutego. Co i jakie miało powody, że ta gerylla tych ludzi się zaczęła i tak olbrzymią skalę osiągnął. Szanowni Państwo, są tu dzisiaj z nami, są tu dzisiaj z nami cztery osoby. Pani Helena Jabłońska, damy ordery wielkich militarii. Pani Helena urodziła się na Kresach w roku 23 w miejscowości Chorodyska. To jest powiat Rochatyn w dawnym województwie stanisławowskim. Pani Helena przeniosła się następnie z Chorodyska do kolonii dębowej, gdzie jej rodzice
miejsce na tym gospodarstwo rolne powiększył Aram. Następnie w 1937 roku, tak jak wspomniałem, przenieśli się do Doliny Dębowa. Tam lepiej się, że tak powiem, zagospodarowali. Już przyszła wojna w 1939, następnie rok 1940 i wywózka. Pani Helena została deportowana w pierwszej deportacji 10 lutego 1940 roku i została wywieziona do Szadryna w rejonie Jurwa, Termiskoi Podlaskiej. I tam, podobnie jak wielu z Iraków, pracowała przy wyrębie drewna. W skrócie jeszcze zaznaczę, że to drewno po zimie musieli składać, sprawiali to większymi rzekami do większych skupisk. W tych skupiskach było to drewno magazynowane, ładowane na wagony. Po ogłoszeniu amnestii zostali zapisani przez pracowników polskiej ambasady działającej już wtedy w Moskwie, lecz ich niewola się wtedy nie skończyła. Rodzeństwo, jak i pani Helena, byli jeszcze na tyle młodzi, że do armii Anwersa ich nie wzięli. Musieli czekać i dopiero wtedy, kiedy nadarzyła się okazja, kiedy formowano pierwszą dywizję w Kościuszkowcu, pani Helena na ochotnika poszła do wojska. Pani Helena długo się nabojowała, aczkolwiek jej życie żołnierskie i wojenne było usłane wielkim cierpieniem. Pani Helena, oprócz tego, że jest Sybiraki, to taka mała niespodzianka, jest świadkiem śmierci Anieli Krzywo. Była wtedy na tym samym samochodzie i została ranna. Odłamek przestrzelił jej rzepkę kolanową, rozsadził staw kolanowy. Od tego czasu jest inwalidą wojenną. Następnie po kuracji, bo jak to można nazwać tam ówczesne czasy, po kuracji niestety do kraju jeszcze nie pojechała. Wrócono, deportowano ją z powrotem na Syberię. Wróciła do kraju dopiero w 1946 roku i przez te 2,5 roku musiała jeść pokrzywy, ponieważ jako inwalidka nie mogła pracować w komorze. Kto nie pracował, ten nie jadł. Więc skoro nie pracowała, musiała jeść pokrzywy przez 2,5 roku. Pani Helena opowiadała, że tutaj w drodze, nie spamiętałem tego, ale robili chleb z omłotu. Pani Helena pewnie to powie, jest gałek koniczyny. Tam są nasionka koniczyny, są oleiste. I oni to, te omłoty i tą koniczyną zlepiali i z tego mieli chleb i ten żyli. Zresztą można powiedzieć, to jest ważne, że to nie tylko cierpieli zesłańcy. Pani Helena wspominała, że równie ciężkie życie mieli Rosjanie. Że oni byli tym pierwszym narodem tak udręczonym i w nim i w Sybirakach łączyła ich wspólna dola i pewna sympatia. Oczywiście, że zawsze zdarzają się ludzie, którzy u obcych szukają wytłumaczenia wszystkiego, ale akurat pani Helena ma bardzo dobre pod tym względem doświadczenia. Druga osoba, można powiedzieć, najbardziej związana z Ramiszowem,
historia Krzywoń, z Krzywoni Leniackowa, rocznik 23, urodzona w Kuźnikach, we wsi, której już nie ma. Została spalona, spacyfikowana przez zbiórów Kostupa. Jako siedmioosobowa rodzina zostali deportowani również w pierwszym transporcie w lutym 1940 roku, 10 lutego, i trafili do miejscowości Karczę sobie zostawił w książce do miejscowości Boże, nie przypomnę sobie w tej chwili. W każdym razie u nas i tam pracowali Wiesław Zawod, Posiełło z Jagódino i ta dziewczyna, tak w drobnej posturze, dostała do swoich rąk siekierę, która była większa od niej. Większa od niej, żeby jeść, musiała rąbać drzewo, żeby dostać chleb. Kto nie pracował, nie dostawał chleba. I dopiero amnestia pozwoliła im przejść 180 km z tej Tajni do większego miasta, do Gdańska. No i w tym Gdańsku już się im troszeczkę poprawiło. Tam były piekarnie, były zakłady mięsne, więc rozpoczęły dziewczęta pracę w tych zakładach. Było już proszę, było co jeść. Jak to się mówi, zaczęto formować armię Andersa jako również rocznik, który nie mógł być wzięty, znowu zostali na Syberii, tu konkretnie rodzina Krzywoniów. I dopiero taką prawdziwą okazją do wyrwania się z Syberii było formowanie pierwszej dywizji kościuszkowców. Weteran, żołnierz batalionu kobiecego Platerówki, czyli batalionu imieniem Emilii Plater, przeszła cały szlak wojenny aż do Dresda. No i jest to rodzona siostra Anieli Krzywo. Trzecia pani Romualda z Łachmanów Pajukowa, rocznik 25, urodzona w kolonii Burtykowszczyzna, powiat nowogrodzki, województwo nowogrodzkie. Pani Romualda została również z rodziną deportowana 10 lutego 1940 roku. Więc znowu zapomniałem, znaczy mam dodatki na komputerze, ale wróciłem prezentację. I również pracowała w lesie przy wyrębie drewna. Tutaj już nie będę oryginalny, później po prezentacji poproszę Pani, żeby powiedziała coś więcej, ponieważ notatki, które spisaliśmy u Pani Romualdy, zostawione mam na komputerze, a nie chcę przerywać prezentacji, bo później byłoby ciężko to ustawić. Ja tutaj jeszcze przedstawię użytkownika Andrzeja Wojtyny, który jest tutaj w ramach asysty dla pani Heleny Damy Orderu Virtuti za wojenny pokój.
Syberii, Syria, Bangui, a potem jak nas wieźli do zabiera już na furmanki i do Mickiewicz na stację, no to tam jeszcze ładowanie na polskie tory, na to, a to, że jeszcze gdzieś tam do Polski nas powiedzą. No ale przywieźli do Baranowicz, tam były postawione jeszcze na szerokich torach wagonu, tam przeładowali na szerokie tory, no i pojechali właśnie. Ostatnia stacja była tam nas, już w Rosji, na Syberii, Wołogda. Tam się zatrzymali, wysadzili nas pociągu, bo wtedy potrzebujemy motoru. Na samochody załadowali, te 30 km bierze na samochodami, a potem znowu ładowali z tych samochodów do takiej szkole, czy czemu, no właśnie do szary. No i podjeżdżali w furmanki i po 200 km furmankami nas wieźli. To wyjechali, bo ja tam 20 km robili przeposty po tego, no i nas do tych pochodnych domów. Tam w wodzie zadrzali, napili się i dalej. I tego dopiero dotarliśmy do swojego lesopunktu. To był lesopunkt Kubały. I tam już zaczęliśmy życie w lasach, praca i tego. Ale tam ci Kubyńcy powiedzieli nam, że tak mam leki. Bo myście przyjechali, przywieźli was, ale jeszcze mieliście jakie takie baraki, chociaż nas zładowali, bo 40 parę osób było w jednej sali. Zładowali, ale mówili, chociaż poddawcy się, ale mówili Ukraińców, jak to przywieźli, opowiadali nam, to pogrzewali ze sami. Pogrzewali oni ze sami, do tego budowali te baraki i to było w niebie, w którym już nie wiem. No i dalej pracowaliśmy. Potem w 40 po tego wyzwolenia Ukrainy, tak przewieźli nas, to, ale nasi pojechali, dużo pojechali, 40 roku, jak idziemy do armii Andersa na południe. No ale ojciec przyszedł, mówi, ja was wszystkie nie zdradzę, zimno teraz, jak ja pojadę, nic nie. Mówi, zaczekam jak cieplej będzie, no to pojedziemy. Więc przyszedł kwiecień, maj, cieplej, to poszliśmy, pojechaliśmy do tej szabelu, tam co był ten taki punkt refakuacyjny. A Martani był już, nie ma tego, znaczy nie mogłem już przesiedlać, jechać. No myśmy zostaliśmy, poszliśmy, siedzieliśmy tam w bunkrze takie z rodziną, a ojciec poszedł, szukał pracy tam wokoło bliżej tego miasteczka. No i znalazł pracę, pracowaliśmy także potem od tego 45 roku do 44 roku, aż nie z Ukrainy wycofali. To nas przywieźli dopiero do Krakowskiego na Ukrainie. I tam pracowaliśmy no, w połowie Stalina do 1946 roku. W 1946 roku przyjechaliśmy. Tego ludzkiego zajebały turbanki, zaprzężone konie w sanie i sobie jakieś. No, ale dokąd? My nas chcemy oswobodzić od polskich panów i musicie stąd wyjechać. Rosjanin był taki oficer, jeszcze w Grenny, popatrzył małe dzieci i mówi do tego Ukraińca, małego dwóch Ukraińców z karabinami na sznurkach, z magnetami na końcu i mówi do nich, to po co je wywozić, to takie małe dzieci, to po co to wywozić? Powiedział, że ludzki, one to ma, że mądre, że no, to już nie wiem, co powiedzieć,
wszyscy. Tam pracowałam w lesie, żeby ten gimnazjum miałam zaledwie 16 lat, 17 lat i szedł. Rózgo sięgał 45 stopni minus, a tam w przestrzeniach to nawet o 50. Ręce odprążone, nogi odprążone, nos schowany do chustki, opatrzone. Trzeba to upracować, żeby ten pajok przecielony kawałek chleba, żeby można było wykupić tego za co na stroju, na 9 osób na stroju pracowało. I trzeba było bardzo pracować, żeby na każdego ten pajok wykupić, a oni nam potrącali jeszcze za rok za to, że nas jeździ tam na tym sypie. I że oni, że wojsko nas wyprowało, że nas wywoźli pod parlamentem, w ogrodzie i w zimnie, to jeszcze nam podrzucali za rok. Anders zaczął tworzyć swoje wojsko. No to z tej amnestii skorzystaliśmy tyle, że pozwoliło nam z tych lasów iść, ale nie dalej jak 200 kilometrów. Do tego wojska Andersa chciałam ja pójść, ale powiedzieli, że ja sobie nie dam rady, że jestem za słaba. Brata aresztowali, na 20 i pod zarzutem szpiegostwa. Żadnego szpiegostwa nie było, co takie w pogardzie 11-letnim. Jaki to szpieg był chłopak ze wsi po czterech klasach szkoły podstawowej, bo takie było. Kształcenie wsi na wsi przed wojną, tylko czteroklasowe. Ale nadszedł 40. Myśmy poszli do wozu pracować. I w 43 roku ogłoszono na panią osobę, tworzy wojsko Zygmunt Pelling i Iwana Wasilewska. No to już mobilizacja mężczyzn poszli. Dziewczęta się zaczęły zbierać i zaczęły nagradzać się, że też pójdziemy. Nie, nawet to nie było. To było w Pokrowie, 30 kilometrów, jak w odcinku. Przyjechała mama i mówi, wiesz co, były dziewczęta i złożyły podanie do rajonkomatu, że chcą do wojska iść, ale brakuje im jeszcze, bo nie chcą wysłać dwóch, tylko żeby więcej było. Żeby przynajmniej trzy. Ja mówię, no pewnie, że pójdę. No i od razu nawet podnieś wyspany w nocy męczona, od razu poszłam do nich i do tego wojenkomatu. W trzecim dniu już nas wysłali i szłyśmy 80 km pieszo przez lasy do stacji najbliższej. Tam troszkę odpoczęły, tam też już byli Polacy. No i dalej do, no, tak jakby do wojewódzkiego. Do wojewódzkiej komendy, do województwa. Tam zbiorczy punkt. No i już tam było parę wodek. No i tam przez 5 dni się nazbierało, to nas 20, coś tam, 2 czy 3. Dali nam pojęta ruskiego i rozwój z nas do Zielski, pod Moskwę na Łoku. Jaki to? Przepraszam, mogę się płakać. Jakie to wrażenie zrobiło, gdybyśmy zobaczyły ranę ozdobioną polskimi chorągiewkami i był orzeł. Ja mam tak. Jakby orzeł na czerwonym tle. A dali to ćwiczyli mężczyźni różne. Za nas jak nas zobaczyli, to przerwali ćwiczenia, biegli do nas i witali się i tylko pytali, kto skąd? I rzucali się sobie na szyję, ja właściwie tam nikogo nie miałam znajomego. Ale jeden powiedział, że
przyprowadził nas ten przewodnik do tych sierść, do nas komisja lekarska. Lekarska od razu samerzy nas, dla nas nakarmili, a dla nas kaszą. No i przydzielona została pełne wszystkie, co nas było, te 20 coś do tworzącego się batalionu kobiecego, a mieli plater. Tworzył się, bo już było 15 dziewcząt tam w tym batalionie, były 3 namioty. Nam przydzielony namiot i ale mundurów jeszcześmy nie dostały. No i takieśmy czuły się szczęśliwe, że to my już do Polski idziemy, żeby wśród swoich. No ale naprawdę przybywało tych dziewcząt. Także to był tworzony, został batalion. I tak różne tam budowy administracyjne, tak łączność, sanitarne, szkoła podoficerska. To wszystko się tworzyło. Dowódców tylko nie było Polaków, na dowódców oficerów. Mieliśmy dwóch takich prawdziwych oficerów Polaków. Jeden nazywał się Aleksander Mac, drugi nazywał się Sobolewski, Bolesław, czy jakoś tam mniejsza z tym. Tam był dowódcą batalionu, a Mac był jego zastępcą. No i po dwóch tygodniach dopiero dostaliśmy mundury i zaczęło się normalne ćwiczenie. Takiśmy były radosne, chodzili na ćwiczenia, śpiewałyśmy różne i nawet dowcipne piosenki dla tych oficerów. Był różnie przysięga w lipcu, po przysiędze takie przesortowanie i zaczęło się, że pierwsza dywizja pójdzie na front we wrześniu. A tu z batalionu kobiecego wyznaczył dowódca dywizji pierwszą kompanię fizylierek. Tam się nazywałyśmy. No i właśnie od tej pierwszej kompanii fizylierek razem ze siostrą właśnie Wiktorii Leniartek. Byłyśmy w jednej drużynie. No i tak wyszło, że nas, ona miała koleżankę, z którą przyszła do nas, tak do tej dziesiątki, do drużyny. Były tak do siebie podobne jak siostry i przyjaźniły się bardzo. Dziękuję. Była. Wśród tych ćwiczeń przygotowań, gdyby się uczyły strzelać z trzech broni. I tak wyszło, że nas trzy właśnie, Aniela, była Lidia Wysocka i ja, byliśmy strzelcami trybunowymi. To już było coś, wielkie wyróżnienie dla nas. I my się tym szczycimy cieszyły. Miałyśmy inne karabiny niż wszystkie. Z lotnetką, że nie trzeba było tam celowywać, bo łóżka była już na miejscu, tylko trzeba. No, byłyśmy dumne z tego, naszego osiągnięcia i 1 września ruszyliśmy z pierwszą dywizją na front. Już droga była różna, trzeba było pieszo przebywać. I kilkaset, do 10 kilometrów. Był u nas kapelan wojskowy, ksiądz Franciszek Kuprz, miał swój samochód. Zawsze przed takim wymarszem dłuższym, zawsze tam był znać naszego dowódcy, która się źle czuje, słaba, to ja zapraszam, zabieram na swój samochód. No, były takie, co się zgłaszały, ale ani Aniela, ani ta Litka, ani ja nigdyśmy się nie zgłaszały, bo jesteśmy żołnierzami, musimy ten trud pokonywać i
najpierw pociągiem jechaliśmy i staliśmy taka miejscowość, Jasna się nazywała, tam się zatrzymał sztab, to my pełniłyśmy wartę przy tym sztabie, ochraniałyśmy obiekty sztabowe, to znaczy tam innych oficerów czołowych i cały ten sekretariat, to wszystko, to magazyny, no to myśmy ochraniali, to była nasza służba, tam wzmocniona służba, to musiała być dwie osoby, którzy to właśnie często zamienią, my się razem na taką służbę zgłaszały i to całą noc my nieraz stały, były trochę dziwnie, myśmy się trochę bawi, nawet takie co w nocy, te robaczki co w nocy świecą, one w wyjściach szły i szeleściły, a my czasem jedna, no to i czy to czasem ktoś nie skrada się z papierosem w ustach, nie pełznie do nas, gotowe do strzału, no ale trzeba najpierw alarm, trzeba wyszczepić na alarm, ma służbowa. Ktoś by się zastanawiał, nie no wie, a nie no to nie jest to. Tylko dla zwolnienia mówię, no wiesz, ale to nie co? To nie, to nie będzie ten robaczek i święto ja jestem. No ale to wszystko było, żeby zachować bezpieczeństwo, na bezpieczeństwa. Później już ty masz na front, już za swoje szwedzki już tam na ręku. No i już znaleźliśmy się na froncie. No właściwie mi się nie wydawało, że to front. Jaki front? To znamy to do końca kombatii. Mówię, jesteśmy na froncie. Ja mówię, no jak nie ma żadnej bitwy. Tylko pojedyncze strzały gdzieś, samolot się przedzierał, jakieś oświetlenie. No mówię, zatrzymajcie się tu, ja muszę szukać sztabu i dostać rozkaz, co mamy robić, jeśli mamy okopać, gdzie się mamy, będziemy zatrzymywać. I wziął jedną z naszych i poszedł do tego sztabu, wrócił i mówi tak, moje dzieci, on miał 40 lat, no a my takie 20 lat, 18. No to prawie mógł mówić do nas, na moje dzieci. No mówię, okopajcie się tu. Kopcie sobie każda drużyna okop. A nad ranem zacznie się wesele. A jakie wesele? No to się my domyśliły, że będzie, zacznie się bój, bo już nasze pułki zajęły miejsce. Pierwszy pułk pilotny już wymienił Rosjan, zajął. No i tak my sobie wykopamy ten kąt i w tym gdzieś wiedziały, czy z tych parę godzin. Nie było wspaniałego, bo było tylko zimno. No i czekaliśmy tego wesela i zaczęło się, jeszcze ciepło było. A takie, jak duże kolana, że ponad nami, jedną w drugą stronę fruwały ognie, takie jak palące się drzewo, długości tam tylko metra, żeby wszystko było z tej artylerii. Rosjanie z kapciuszy swojej mamy, no to już było takie wesele, że jak się było obok, to się nie słyszało, co kto mówi. Trwało to. Zrobił się świt, ucichło. No, władzy była zimna. Dostaliśmy do bardzo prawie na śniadanie i to wszystko. I wynalazłyśmy z tych okopów, żeby się na słońcu troszkę ogrzać. A na froncie były tylko pojedyncze strzały. Około godziny 9, 10, czyli koniec. Choć
coś tam od kontenerowa, piłka, że na sztuce ma wyznaczyć cztery dziewczęta do ochrony samochodu z dokumentami sztabowymi. No i że to mają być dobre, też oczywiście, że nasz porucznik wyznaczył mnie, a wiele Litkę i jeszcze jedną dziewczynę wysoką. Ona nie była szczęśliwym wyborowym, ale z automatem. No i ona naszych dowódców była. Myśmy się zgłosili w tym sztabie, pokazał nam samochód i mówi, na tym samochodzie będą dokumenty, które trzeba strzec, jak okaz powie. Ale powtórzył, jak okaz powie. A tu już te, już walczą z Niemcy z naszymi, naszymi głowami pociski wiedzą, że aż czapkę z głowy zrzuca wiatr. No ale na razie na miejscu ucichło drogę, no to spakowali skrzynki z dokumentami na samochód i my tego samochodu pilnujemy, zmieniamy miejsce. Bo tu już nas Niemcy wypatrzyli i musimy w tym miejscu jechać. No, w czasie tej zmiany to też musieliśmy się zatrzymywać i kryć w okopach samolotów. Samoloty to nie ma jak mówić nas, jak Niemcy rzucili samoloty na nasze wojsko. To na ruskich tak nigdy nie było. W Polsce mówili, że nigdy takiej wojny, takiego nadarcia, takiego lotnictwa, odkąd oni tam stali, nigdy nie było. A tu Niemcy dowiedzieli się, że Polacy powstali, Polacy chcą swoją Polskę oswobodzić. To trzeba ich zniszczyć. To leciała taka chmura od zachodu tych samolotów. Odrywały się po parę, 9-10 to zwiadowy, jak leciał naprzód, przechylał się, spuszczał się znów, informacje zbierał o mieście, gdzie co jest. No i my tak w czasie takiego wszystkiego zmieniania to mieście jechaliśmy wąwóz. Byliśmy w wąwozie jakiś czas. No to było południe, ucichła wojna. No i tamta strona widocznie chciała obiad jeść i nasza strona. No nasi oficerowie poszli gdzieś, pomieli, za nimi szła do stołówka, pociął taki na kółkach. I oni do stołówki na obiad, ale my nie miały obiadu. To zastępca kapelmistrza przyniósł nam worek sucharów i rzucił na samochód. I mówi, jedzcie, bo będziemy na obiad, ale głodny jesteście. Jedzcie. No nawet my sobie wtedy miały tych sucharów. Były dobre sprzętnej banki. No i tak my sobie podjadły, a potem te strasznie naroty. Myśmy w międzyczasie musieli zmienić miejsce, bo nasi Polacy poszli do przodu. No to my za frontem, za nimi. My jechali na taką górkę, żadnej osłony. Samochód widać jak na dłoni, a tu ten samolot się znowu cała artyleria tych samolotów znowu leci. A my nie mamy czym zamaskować samochodu, nie mamy co z tym zrobić. Przybiega wąwóz i mówi, wracajcie do wąwozu z powrotem, bo naszym się nie powiodło, muszą się cofnąć. No to jedziemy z powrotem, a samoloty za nami, trzy oderwały się od kolumny i za nami wprost, i z karabinów. Naszych nowych strzelali do nas, że tak nic się nie stało. Dojechaliśmy do tego wąwozu. My biegli z początku za samochodem, bo niebezpiecznie było na samochodzie siedzieć, bo mogło się już nie.
i pada rzeczą i widzicie nas na maszynę, tylko wiec. No to my tak biegły, miałyśmy plecaki, karabin, maska przeciwgazowa, łopatka do kopania okopu. I tak się zmęczyły, że spłaciły się to aż plecak był mokry przez płaszcz. Tak jest spłocone. No ale to było do obozuśmy dojechali, błysk przed samochodem. Okazuje się, że trafili nam wśród samochodu. Zginął na miejscu szofer i koleżanka Litka dostała pomogę. A nie wiem, czy były na górze, na samochodzie. Aniela Gładka i ja. Ja tam nie widziałam tego, bo ja wtedy siedziałam na górze, to obserwowałam tył, a one w przodzie mówią, Litka dostała głowę przewieszona przez drzwi. No zaraz ją sanitariusze zabrali, jeszcze żyła, ale w trzecim dniu umarła w szpitalu, a kierowca na mieście zginął. Trwało dosłownie kilka minut, znów na lot samolotów i znów w tych za chwilę znów ja patrzę, spuszcza się, no to słychać. Takie przekręcił się na bok i posypały się bombę. Znalazłyśmy się w ciemnościach. Cisza. Nic do siebie nie mówimy. Osiadła ten dym. Ja jakimś darkiem dostałam w twarz. A nie cisza, a słyszę, że po samochodzie, jak grad, sypią się odłamki, dzwoni tylko. Nawet nie myślałam, co to dzwoni, ale przecież uświadomiłam sobie, że to odłamki same z bomby. Podniosłam głowę do góry, a samochód dziurawy jak sito, bo to był prezentem ukryty. I my się to z tymi koleżankami mówili, Gładką i Anielą, ale w przodzie były. Się nie odzywają. Ja byłam schylona, patrzyłam, a tu podniosłam się i tak. A w tym momencie dostałam w kolano. I od razu sobie pomyślałam, koniec twojej wojaczki powrotu do Polski. Powiedziałam, że ślepe ranienie, że także na zimę zostało mi w kolanie. Oni odlecieli, te samoloty odleciały. Wyszedł z okopu kwaterniszcz ze swoim zastępcą. Tam kwaterniszcz też oberwał gdzieś rękę, już miał zabandażowaną. I wołał, żebyśmy zeszli z tego samochodu, bo wszystkie zginiemy. Ja mówię do koleżanek, mówię, rozkaz, żebyśmy zeszły ze samochodu. One podobno nie słyszały, a ja już nie miałam się wyglądać, bo mnie się zrobiło zławę. I jakoś tam zlizgnęłam się ze samochodu, ale nawet swojego plecaka nie wzięłam. I usiadłam na zboczu wąwozu na brzegu. A ci na mnie krzyczą, żebym do okopu szła, bo zginę. A ja nie mogłam się ruszać. Zbieram to, wierzę się, miałam telefonistę. Jedna z telefonistek zauważyła, ja machnęłam ręką na nią. Ona przybiegła i wzięła mnie do tej ziemianki. A przy wejściu do ziemianki ich dowódca Brytony trzymał młodego porucznika, który umierał, młoda ręka i umarł. Mnie wprowadziła do środka, a ten zamknął głowę i mówi, umarł.
samochód się bawi. Ja mówię, tam są moje tam żarki i ci może i Boga też pożyli, może potrzebują pomocy. Nie dało się tam iść, bo no, straszna strzelanina, tylko za chwilę poszła zobaczyć, jak wyleciały samochody. Ja się wycieszyła, przyszła i mówi, jedna wicewielka z rzeczem spaliła się na samochodzie. To była Adela. Oni zeszli z samochodu, ale jak się zaczął palić samochód, to Adela wskoczyła, żeby ratować te dokumenty i ją oblało benzyną, bo był związek z benzyną, ją oblało ogniem. Do mnie mówił, do mnie mówił brat, mój syn, siostra zginęła i chce się iść. A ja mówię, tak. Ale jedno, gdy przystanę, jeżeli jechał